9 listopada minęła kolejna rocznica polskiego zrywu niepodległościowego, jakim było Powstanie Kaliskie. Dziś zapomniane lub mylone z Powstaniem Wielkopolskim. O tym zwycięskim powstaniu przypomina historyk Radosław Sapieja. Powstanie Kaliskie było autonomicznym zrywem niepodległościowym, powstaniem w pełni udanym, przeprowadzonym przez mieszczan. Miało ono miejsce 9 listopada 1806 roku. Zgodnie ze źródłami mówią one o tym, że tutaj właśnie w tym klasztorze, w którym się znajdujemy, zostało ukryte 2000 karabinów, które miało wspomóc to powstanie. Ciekawostką tutaj jest to, że sami mieszkańcy bez udziału wojsk francuskich potrafili odbić miasto z rąk Prusaków. Obecnie powstanie to często nie jest traktowane jako niezależne. Czy aby na pewno jednak jest to prawidłowe podejście? Literatura w postaci na przykład Barbary Grochulskiej, która zajmuje się księstwem warszawskim, w sposób jednoznaczny definiuje to jako autonomiczne powstanie kaliskie. I w ten sposób jest ono przedstawiane. Natomiast faktycznie w Wikipedii i w innych źródłach znajdują się wzmianki, że jest to część powstania wielkopolskiego. Faktycznie później historiografia wpisuje to w to powstanie. Natomiast w czasach współczesnych temu powstaniu było uznawane ono za powstanie autonomiczne. Należy dobitnie zaznaczyć, że Kaliszanie samodzielnie odbili swoje miasto z rąk Prusaków. I to minimalnym kosztem. Było to powstanie zakończone pełnym sukcesem. 127-osobowy oddział pruski, który znajdował się w tym momencie w Kaliszu, został rozbrojony. Odbyło się to bez przelewu krwi. Kaliszanie samodzielnie przejęli władzę nad miastem, odebrali wszystkie ważniejsze instytucje w mieście, takie jak siedzibę rejencji, siedzibę kamery. Może kiedyś ktoś pokusi się o upamiętnienie tego wydarzenia stosowną tablicą informacyjną. Wszak pamięć o naszej historii jest bardzo ważna.